Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag z kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie kolejny film w technice artystycznego wylewa, wylewania farb i jest to technika marbling. Jeśli chodzi o tę technikę, podobnie jak Puring, to jest to bardzo, bardzo przejrzyste materiałowo czyli mamy farby, różne kolory, takie jakie lubimy, i maksymalnie dwa media. W tym przypadku używam medium marmurkowego czyli marbling i medium oksydacyjnego, czyli medium powodującego rdze. Dodaję teraz do każdej farby, w każdym kubeczku mam dwie łyżki farby. I dodaję dwie łyżki medium marmurkowego, natomiast medium oksydacyjne, czyli te powodujące rdze, dodaje w mniejszej ilości, czyli jedną łyżkę, dlatego że ono jest bardzo silne i farba metaliczna, która przed chwilą była złota, praktycznie natychmiast wchodzi w reakcję i dosyć mocno się zagęszcza czyli dwie proporcje farby i jedna proporcja medium oksydacyjnego. Teraz zaczynam wylewanie farb w taki charakterystyczny sposób w paski. Te paski nie muszą być od początku do końca naszego podobrazia, dlatego, że będę chciała je jeszcze rozlewać. I na przemian rozlewam wszystkie kolory, które wybrałam. Tym razem są to kolory zupełnie innej palety niż w poprzednich filmach. I teraz to medium, tak jak wspomniałam, oksydacyjne, w momencie kiedy zaczyna. Zamieniać farbę w rdze, robi się troszkę bardziej gęste. Także warto tą proporcję farby 2 do 1 zatrzymać. Teraz potrzebne mi będzie dodatkowe narzędzie i jest nim zwykły widelec. Zaczynam pociągnięcia tym widelcem z góry na dół w przeciwną stronę niż były kładzione paski i powstają takie ciekawe przejścia tej farby przy czym to medium które wywołuje rdze już w tej chwili widać że zaczyna działać końcowy efekt będzie widoczny po około 3 godzinach po przetarciu widelcem zaczynam właściwe wylewanie i rozlewanie farby. Ja sobie ją rozprowadzę bardzo dokładnie na praktycznie całe podobrazie. I teraz widać dlaczego tej farby nie może być za mało i dlaczego zawsze odrobina tej farby musi zostać wylana po prostu. Czyli ona musi się swobodnie móc przenikać i przemieszczać po prostu po podobraziu i muszę powiedzieć, że tutaj wcale tej farby no nawet chyba nie wystarczy mogłabym spokojnie dodać jej odrobinę więcej dopracowuję brzegi podobrazia i na ten moment praktycznie moje podobrazie będzie gotowe po trzech godzinach rdza zacznie być dokładnie widoczna i dzisiaj mam dla Ciebie kompletną nowość, w opisie filmu znajdziesz jeden link i to jest link dzięki któremu będziemy w stałym kontakcie i dzięki któremu dowiesz się o każdym moim kolejnym filmie Także pozdrawiam Cię serdecznie, do zobaczenia za tydzień. Pa!